Hello, everybody. Witajcie wszyscy. Hello. 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 Welcome to Preparations for Radical Relating. Witajcie w wprowadzeniu do radykalnej relacyjności. And the joys of five body radical relating intimacy journeys. I do radości w odkrywaniu bliskości w pięciu ciałach. Given that we have a short amount of time, such an immense theme. Zważywszy, że mamy tak mało czasu do takiego wielkiego, ogromnego tematu, We'd like to invite you to speak first. chcielibyśmy zaprosić Was, żebyście to Wy mówili pierwsi. And what we'd like you to do is complain. To chcielibyśmy usłyszeć to, żebyście narzekali. About what doesn't work with radical relating. Żebyście zaczęli narzekać na temat tego, co nie działa w radykalnej relacyjności. Co dla was nie działa w relacyjności? What is the difficult thing? Where Co did it break down? jest trudnością w tym? What have you tried when you hit the wall? Co What is do tej pory próbowaliście i zderzaliście się ze ścianą? And what is it that you're looking for that brings you as into a stream of study, like a practice way? What is it that you're looking for? I co jest tym, czego szukacie? Co sprawia, że szukacie jakiejś praktyki? Co praktykujecie, żeby to znaleźć? Who wants to go first? Kto chce iść pierwszy? Like, comma, you're really thinking about it. You're trying to drink it away. It's not going to help to drink your stuff. You're going to have to really say it. You can't come Kamila. enough. Doesn't work. What is it? Kamal, co się dzieje u ciebie? dzięki za wywołanie. Thank you for let Co nie działa? it's not working. Myślę, że w radykalnej relacyjności z osobami, z którymi, które nie wiedzą nic o possibility managementie, które nie są na głębokiej ścieżce rozwojowej, często nie działa. You have to give chance for the couple to translate. So what is not working to connect with people who are not in the path of development to relate with them. And yeah, I didn't get the context yet, so please continue, Kama. Często jest problemem zbyt duża bliskość, duży poziom lęku, który się wytwarza w momencie zetknięcia z jakąś wysoką autentycznością, z dużą szczerością. So there is a lot of fear to be really close and intimate, to be in a proximity with a like a radical honesty with each other. So there's a lot of immense fear. Thank you. And Fear. I would add, Fear. if you're speaking general, or you speak about your experience. We're going to the next person. Okay. Thank you, Kama. Thank you. Yannis, you're going to have to get close to your microphone and shout so we can hear you. Yes. So the different things, but one thing that I hate is that and it belongs to the area of sexuality, that I just don't get what part of my sexuality is kind of gremlin, and I shouldn't like
it doesn't work to create intimacy through that, or which part is just something that I judge and think it's wrong and I shouldn't do that or live that, and therefore I put it in my shadow world, but actually it's like really giving me juice, or just make, if I own that, it makes me be alive. So okay. and I notice there's so much judgment inside of myself and it's annoying. Yeah. Czego ja nie znoszę, to tego nie odnajduję w sobie, i to jest w temacie seksualności, która część jest właśnie u mnie pochodzi z gremlina, a która jest naturalnym impulsem do bliskości, a jednak w jakiś sposób oceniam to, jak, i wrzucam to do tego, że to jest niewłaściwe czy złe. Czy złe. Thank you. And, yeah. And what? And the same thing belongs, actually, I can add that there's just this hesitance inside of me, and that I feel that it's just part of my box. I do that with my sexuality, but I also do that with my feelings. I don't express them, and if I do, it works. If I express that I just feel fear, it works. And often I don't do this, so yeah. Często mam w sobie niechęć czy opór, bo poprzez te wątpliwości, tak, żeby to wyrażać. Thank you. We also want to hear from the bandit that's sitting on the couch next to you. Hi, I'm Melanie. Bandytkę, która siedzi obok ciebie na kanapie. Hi. I'm very new to the topic, but I think it's the very same with being here today or not being here, like, I don't know. I'm nowa w tym temacie tutaj. So it's about like, is it because of our relationship? Am I here out of my own? Do I want to be here? I really did it like last minute. So I guess I'm struggling right now and knowing, is it my Kremlin who, you know, like makes me not, you know, straight about these things, not about, yeah. To u mnie do końca nie wiem, dlaczego jestem tu, czy to jest mój gremlin, czy jestem tutaj dlatego, że jestem tutaj w relacji z Janusem. Do końca jeszcze nie wiem, dlaczego tu jestem. Thank you. Thank you. Aga i Paweł. Agnieszka. Aga i Paweł. Dla mnie jest trudnością mówienie o swoich uczuciach. For me, it's difficulty to speak about my feelings. Ludziom, którzy nie wiedzą, że nie muszą brać za nie odpowiedzialności. To people who don't know that they can take responsibility for their feelings. And Paweł, what do you say? A ty, Paweł, co powiesz? Chcesz coś powiedzieć, czy? Ja chyba. Dziękuję. I'm good for now. Thank you. Thank you. Thank you. Amy, you were here first almost. You were like one of the first people in the room. You start to, please tell us. Please complain to us. Amy, proszę, ponarzekaj nam trochę. Yeah, for me it's being, yeah, I feel also fear when I catch expectations. Ja mam bardzo dużo strachu, kiedy spotykam się z oczekiwaniami odnośnie bycia w relacji, relacyjności, relacjonowania. Is that you make expectation or they have expectation on you or both? When I catch my own expectations, when I'm like, oh, there is expectations and of my own, yeah. Czy to jest, kiedy ty tworzysz oczekiwania, czy ktoś oczekuje coś od ciebie? Co napisze? Kiedy ja tworzę te oczekiwania? Krystyna, go ahead. Krystyna. Krystyna. Cześć. Ja mam dużo strachu właśnie przed otwieraniem się przed wielką ilością ludzi.
I have fear to be open in front of big groups. I teraz właśnie mam wyzwanie, żeby to robić, bo czuję już, że chcę iść bardziej właśnie w to, co my tutaj robimy, possibility management, ale właśnie ten blok, który we mnie włączy się w takie momenty, to ja nie mogę znaleźć, o co chodzi i jak z tego wyjść. So yeah, my challenge is like right now, and it's a kind of blockage that I don't know how to leave that place. Okay. All right, thank you, Michal. Hello, cześć wszystkim. Tak myślę właśnie, co by jeszcze do tego dodać i dodam swoją perspektywę osoby, która mieszka w dużym mieście. My perspective is the person who lives from in a big city. I codziennie poznaję, w każdym tygodniu poznaję nowe osoby. Every week I meet new people. Trudno tutaj spotkać się z ograniczeniem, z jakimś limitem. I it's difficult to meet some limits. Okay. I nie mówię tutaj o sferze seksualnej, lecz o jakimś takim inwestowaniu w relacje. And I'm not speaking about sexuality or investing in a relationship. Cały czas jest ta perspektywa, że jest jeszcze mnóstwo osób. It's a perspective, there's so many people. And okay. Thank you. Dziękuję. Aga. Ja zauważyłam, że często używam złości do nawiązywania relacji i dopiero kiedy się pojawi w przestrzeni jakaś okoliczność czy jakaś sytuacja w związku z którą odczuwam złość, to używam jej właśnie do nawiązywania kontaktu, relacji, a jednocześnie see, that I have this pattern of using anger to relate. Thank you. I jeszcze dodam, że jednocześnie ludzie wokół, szczególnie ci nowo poznani, są przeraźliwie mili i to jest też takie trochę szukanie tych momentów złości trochę na siłę, żeby móc nawiązać głębszą relację, tak to odczuwam. So I'm looking for anger to engage deeply with people, and my experience is that when I meet new people, there is so much this politeness or Mm-hmm. Thank you. Thank you. Adam. I have a pattern of not knowing who I am in the relationship. Wzorzec, że w relacji często nie wiem, kim jestem. And I fear that if I let my anger and my criticism out, or like if I criticize and set my boundaries and try to get what I want. Boję się, że jak gniewu, czy ustalę, postawię granice, it will be it will end the relationship. So it's an issue of how to repair the relationship, how to get back to good tracks after a difficult period. Boję się, że to użycie granic, gniewu zakończy tą relację i zastanawiam się, jak to zrobić, żeby ta relacja się nie kończyła, jak wrócić do tej relacji po postawionych takich granicach czy po użyciu gniewu. So Adam, do you know Aga?
Adam, czy znasz Agę? We spoke before. I mean, you two guys could have a fiery relationship. That's what I thought. Yeah. Okay. Fire, the ogień. Ogień w relacji. Yeah, this would be a fine experiment. It's like we just love the super experiment. Make sure you have the boxing gloves on, so you don't actually. Pamiętajcie, żebyście mieli rękawice bokserskie. But and you should record your conversations because it'd be great script for television. Nagrywajcie swoje spotkania, bo to by był świetny scenariusz do telewizji. You could make radical relating your profession. Moglibyście zrobić radykalną relacyjność swoją profesją. It sounds funny, but I'm serious. People, it's exciting stuff to actually get that real, get that raw with each other. So let us know how it goes, you guys. Może to brzmieć zabawnie, ale naprawdę to może być tak, poważna sprawa. Viola, how about you? Viola, co ciebie? Tak, hej. Ja mam taki problem, że w relacjach mam trudność czuć. Czuję po wyjściu z tego spotkania i chciałabym się nauczyć odwagi do czucia w tym momencie, kiedy jestem w relacji. My problem is that that I don't feel when I'm in a relating space. I feel like the feeling comes after the meeting, and so I would like to learn how to feel in the moment of relating. Great. Thank you, Marta. Yes, it's a lot of topics which I really observe. Also, already was told, and regarding what Viola said lastly is also similar topic. I would like, but it is if there is a conflict and someone, for example, is crossing my boundaries, I also recognize that my boundaries were crossed after. After the situation, so not during the situation. I feel anger, I feel something that this is something wrong, but I cannot react correctly at this moment or as I would like. And also the second... Yeah, okay, sorry. Często zauważam, co jest dla mnie trudnością, to zauważam to, że stawiam granice, i rozpoznanie granicy i że ona została przekroczona dopiero po fakcie. And the second topic is when I am talking about my feelings, the person which I am with whom I am speaking is taking it personally, and it's starting to fight with me, but I am talking about myself, and also I found that I have this expectation that the person, when I am opening myself, I have this expectation that this person will completely understand that I am talking about myself, but it didn't happen. Yeah, it doesn't happen. Yeah. Często jak mówię o swoich uczuciach, to mam problem, bo ludzie często odbierają to osobiście i mam oczekiwania właśnie, że będą odbierać to, że ja mówię o sobie, a nie mówię o nich. I często jest tam to, że to oczekiwanie, że tak nie będzie. Thank you. Kahul, go ahead. Hi everyone. I don't know what is the question. That would be the story of your life. To by było pytanie twojego życia. O historia twojego życia. It's useful. I don't know what to say. See, you're still doing it. So look, life is only a question. Relationship is only questions. Relacje to pytania. And if you let that stop you,
it's over even before it starts. Jeżeli pozwolisz, że to cię zatrzyma, to gra skończona, nawet zanim się ona zaczęła. So relating is not about answers. It's not about having answers. Relacyjność to nie jest o tym, że mamy odpowiedzi. So even right now, you and I are having a conversation and you're not saying anything. Teraz mamy rozmowę i ty nic nie mówisz. Because I'm listening. Ponieważ ja słucham. Because you're trying to figure out what the right answer is. Bo próbujesz wymyśleć, odnaleźć tą właściwą odpowiedź. Not the answer, but the question. Nie odpowiedź, tylko pytanie. Yes, so that you can have the right answer. Tak, po to, żeby mieć właściwą odpowiedź. So I can have any answer. Yes. Żeby mieć jakąkolwiek odpowiedź. What if it's not about answers? To jeżeli to nie jest o odpowiedziach. So, I don't know. Nie wiem. That's what we're talking about. I o tym właśnie mówimy. So, great. Could each of you please get out your... Hold on, I want to ask Eva. Eva, where's Eva? Okay, Eva. Yeah, my main problem is that I disappear actually right now. It's that I disappear from the relating into my thoughts and there's no relating actually. And I don't know how to stop that or how what's causing that or why I'm not there present. So this is my main problem right now. I want to share too. Okay, but translate first. You did translate. Czyli mój problem jest teraz taki, że ja znikam w myśli, będąc bardzo blisko z drugą osobą. Tak. I nie wiem do końca jak, o co tu chodzi, dlaczego tak się dzieje i to, no, to jest mój główny problem teraz. Thank you. Karol, go ahead and... So my thing is that, yeah, I have expectations and like in our relating and oftentimes, so I know where the expectation leads, but just oftentimes I don't know I have expectations. So I know them after the facts. So that... Mam oczekiwanie i ja wiem, do czego prowadzą oczekiwanie. Wiem, że to jest tylko blokada, ale wiem o tym, że mam oczekiwanie dopiero po tym, jakby po fakcie się dowiaduję, że miałem to oczekiwanie. Thank you. Please get out your beep book. Please get out your paper or pen and your beep book so you have it right there in front of you right now. Weźcie ze sobą swoje notesy. I'm going to ask you to write down some things. I poproszę was, żebyście zapisali coś. Okay. All right. Each of you have described your current situation. Każdy z was opisze obecną sytuację. And you've also heard from other people situations that's similar to yours. So you got inspired, you got more clarity about your situation. Słyszeliście tutaj podobne historie, możecie przez to mieć trochę więcej klarowności odnośnie sytuacji. For you to come into this talk space, into this space here, that is an experiment. To, że przyszliście tutaj do tej przestrzeni, na ten work talk, jest eksperymentem. The experiment is an action that has a beginning, a middle and an end. I eksperyment jest działaniem, który ma początek, środek i koniec. So here you are in this space
doing an experiment of having this conversation together. I tutaj jesteśmy razem w tym eksperymencie, w którym mamy wspólną rozmowę, wspólne spotkanie. It starts, it goes, and then it ends, and then you have the result. Zaczyna się, jest to proces trwania, kończy się i jest jakiś rezultat tego spotkania. So I'd like you to spend the next 1 or 2 minutes writing in your book very clear experiments for you to do. Chciałbym, żebyście teraz przez minutę lub dwie napisali eksperyment, który zrobicie dla was. That will take you to the edge of your current situation. Który zaprowadzi was na krawędź waszej obecnej sytuacji. So it does not help to do the opposite of what you think you're doing now. That's not really an experiment. I to nie pomaga to, że zrobicie coś przeciwstawnego do tego, co robicie do tej pory. It's an experiment to go to the edge of what you are dealing with. To jest eksperyment do dojścia na krawędź tego, z czym dealujecie teraz, z czym się zmagacie. So for example, Karol, you could do an experiment where you speak before you know what the question is. Na przykład, Karol, mówisz zanim wiesz, o czym twoje pytanie będzie. Że nie masz w głowie przygotowane pytanie, tylko po prostu mówisz, zanim wiesz, co powiesz. You speak from you rather than in response to something from the outside of you. Czyli mówisz z siebie, a nie jako odpowiedź na to, co przychodzi z zewnątrz. You can do that 5 times a day for the next 5 weeks. Możesz to zrobić 5 razy dziennie przez następne 5 tygodni. Adam. You could do your experiment where you say, I am going to use only 15% intensity anger. Możesz zrobić eksperyment, że od teraz będziesz używać tylko 50% intensywności gniewu, który znasz. To speak with you. And to speak with you, Carl. To speak with somebody else. Mm-hmm. Żeby rozmawiać z kimś. And the rest of the anger, you can join Karol Nowakowski's Rage Club. A resztę gniewu możesz użyć, żeby dołączyć do Karola Nowakowskiego warsztatu z gniewu. Then you have the space. Yeah. So et cetera, et cetera. So Marta, you could say, every time I put my hand up, you stop talking. The next person, the person with you, make the deal. When you put your hand up, they stop talking. So you have space to figure out what the boundary is. Marta, możesz mieć taki eksperyment, że z osobą, którą będziesz rozmawiać, umawiacie się, że podnosisz rękę i ta osoba przestaje mówić. Wtedy masz więcej przestrzeni. So as I'm talking right now, you can start writing down your experiments. Teraz jak mówię, możecie zacząć pisać swoje eksperymenty, czy te eksperymenty, które wymyślam na bieżąco. But start to write these experiments for yourself, because you already told us exactly where your next experiment should be. I możecie właśnie wymyślać te eksperymenty teraz, bo nam powiedzieliście, gdzie jesteście. To eksperymenty są dla was. So like Janusz, you could do the experiment, you assume every single sexual fantasy you have is gremlin. You could assume that. Every single sexual fantasy is gremlin and comes from patriarchy. Janusz, możesz założyć, że każda twoja seksualna fantazja pochodzi z części gremlinowej i jest częścią patriarchatu. You do that for 2 months and you don't make any sexual, you let your partner make all of the sexual moves. You make none, zero. I przez dwa miesiące ty nie robisz żadnych seksualnych ruchów, jedynie robi to twoja partnerka. Because you're still functioning as patriarchal sex. And it's gremlin. Bo wciąż możesz funkcjonować jako patriarchalny seks.
You can robić twój gremlin. Do that as an experiment for 2 months and see what the difference is. Afterwards, you look at it and go, whoa, this is, you see what you learn. Rób to przez 2 miesiące i zobacz czegoś, co odkryłeś, zobacz czego się nauczyłeś. It would be a way to take out the judgment out of it. Instead of managing it with judgment, you're experimenting. I zamiast nawigować to poprzez właśnie różne oceny, zobacz co się stanie, jeżeli zdejmiesz te oceny. I have an experiment. Yeah, go ahead. An experiment for Viola or Martha or and Martha is that all these things that you did not say in the moment, you go and tell all these people. I dla was eksperyment mógłby być, że mówicie wszystkie te rzeczy, które do tej pory nie powiedziałyście tym osobom, które na bieżąco mogłyście powiedzieć. Czyli robicie to teraz. Te rzeczy, które mogłyście powiedzieć w danym momencie, nie powiedziałyście. Eksperyment był, żeby zrobić to teraz. And you can start by saying, I've been keeping a secret from you. Możecie zacząć ten eksperyment. Trzymałam przed tobą, mam przed to, miałam przed tobą sekret. Because all the things you've kept up, it's blocking the tubes. Bo wszystkie te rzeczy, które trzymamy w sobie, one blokują przepływ, one blokują nasze tuby. And it creates this buffer that you can't actually say it in the moment anymore. Because the tube is cool. Bo ta tuba jest tak zablokowana, że jest takim bufferem, jest taką blokadą przed mówieniem, bo jest zapchana. In Aga and Pavel, is Agnieszka? Mm-hmm. Agnieszka, you could say, you could make an experiment and say, Pavel, I am not going to speak for you anymore. I Aga od Pawła mogłabyś powiedzieć, twoim eksperymentem mogło być, że powiesz, Paweł, od teraz nie mówię za ciebie. I will ask one question and then I will wait. And you have safe space. I make a safe space for you and you cannot say something wrong. It's impossible to say the wrong thing. I will listen. Say that. Na przykład zadam jedno pytanie i przestrzeń jest dla ciebie, której nie możesz powiedzieć nic złego i ja będę tylko przestrzenią słuchania. To give some context is women think, might think, many women might think that when they're interacting with the men, they're interacting maybe with another woman. I często jest tak, że tu nadać kontekst, często kobiety myślą, że jak nawiązują kontakt z mężczyzną, często myślą, że nawiązują kontakt z inną kobietą. And that women, we have all this stuff that's in us, so we were just waiting to say it. Mamy tyle rzeczy, na które po prostu czekamy, żeby wypowiedzieć. But men don't function like that. Ale mężczyźni tak nie funkcjonują. When there's a question, often there's a delay, or there's a time of about 45 seconds. Go ahead. Kiedy jest pytanie kierowane w kierunku mężczyzny, często jest to opóźnienie około 45 sekund. To go, for the question to go, tum, 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 ah, the answer. To tak ląduje to pytanie właśnie w ten sposób, że idzie po tu, tum, 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 i w końcu dochodzi do, aha, o to chodzi. That's a useful information. Okay. To jest bardzo użyteczna informacja. And Aga, your thing about your anger is to trust your anger. You could do this experiment to trust your anger. Aga, dla ciebie eksperymentem byłoby zaufać swojemu gniewowi. And use it for you. Use your anger for you. Meaning. Użyć tego gniewu dla siebie. Yeah, part of trusting your anger is if you really trust your anger, it will start coming up, you'll start speaking it at lower intensities. Sooner. Faster, sooner, lower intensity, maybe lower intensities. Jeżeli zaczniesz ufać swojemu gniewowi, będziesz mogła go używać dla siebie w niskiej częstotliwości, kiedy on będzie bardzo nisko.
And maybe what is scaring the people around you is that you don't say it, you don't say it, you don't say it, and then it comes, it's explosion. Co może się dziać u ciebie, to jest, że na niskim poziomie nie mówisz, na nieco wyższym nie mówisz, nie mówisz, nie mówisz i w końcu po prostu zaczynasz mówić, jak jest on już bardzo duży i jest wybuchem. So if you trust your anger, then when it comes up to 10%, you already use it. Jeżeli twój gniew na przykład, jeżeli nauczysz się ufać twojemu gniewowi i on dojdzie do 10%, tu w 10% zacznij go używać. You already know if you want to keep talking, if you want to keep doing this, if you want to do something else, you already know at 10%. Tak, w 10% już wiesz, czy masz dalej mówić, czy masz, co masz zrobić. Twój gniew w 10% doskonale potrafi powiedzieć ci, w którą stronę masz iść. So just move. Move at 10%. Don't wait till it gets to 50 or 60%. Po prostu skorzystaj z tego, jak on ma 10%. And so do this for 3 months and see how your life changes. I zrób to przez kilka miesięcy i zobacz, jak twoje życie się zmieni. I hope you're getting the picture now that the invitation for radical relating is not a method. It's not a method. Mam nadzieję, że łapiecie już to, że zaproszenie do radykalnej relacyjności nie jest jakąś konkretną metodą. It's about experiments. To jest o eksperymentach, o doświadczeniach. Which really empowers you to be the experimenter. Które wzmacniają cię w byciu eksperymentatorem. I think it was to doświadcza nowych sposobów relacyjności. Yeah, so Christina, Michal, like that, if you wait around for something to come from your environment, jeżeli czekacie, żeby coś przyszło do was z otoczenia, z zewnątrz, then you end up being a victim. You end up being powerless. To co się dzieje, kończycie jako ofiary, kończycie jako osoby, które nie mają mocy. And also because most of your environment will make ordinary, unfulfilling, dead offers to you. There'll be very extraordinary offers. I też dlatego, że otoczenie z zewnątrz najczęściej zaprasza nas czy składa nam zwykłe martwe propozycje niespełniające. Mm-hmm. So the difference is you get to be the experimenter. A tutaj różnica jest, że ty stajesz się eksperymentatorem, eksperymentatorką. Then you walk through your day, you walk through your life looking for what is the next experiment I am going to do. Idziesz przez swój dzień, przez swoje życie z tym pytaniem, okej, jaki jest mój następny eksperyment? And so like Michal, you give people numbers. Like you take a deck of cards and you hand the new people a card. For example, from a deck Michal, of playing cards, you give each new person a card. Michal, możesz mieć swoje karty i rozdawać ludziom poszczególne karty. So it's a heart, a club, spade, or diamond, and they get it, and you go, they say, what's this for? And you say, well, this week I only talk to the diamond people. I only talk to the diamond people this week. Możesz rozdawać te karty z różnymi znaczkami i na przykład ludzie mogą zapytać się, ale o co tu chodzi? A ty mówisz, że ja dzisiaj rozmawiam z ludźmi, którzy tylko ludźmi, z ludźmi z diamentem, czy diamentowych ludzi. Spade people, they are next week. What? Say again? The black ones that go like this, whatever, they're next week. A, że następny symbol, następny tydzień. Like that. So there's so many possible experiments that you can do for... Tak. You know, you could, Michal, you could have a party only for the diamond people. Możesz na przykład, Michał, zrobić imprezę dla ludzi tylko, którzy mają kartę z diamentem.
Jest tak wiele eksperymentów, które możemy zrobić, które czekają. Amy, what did you figure out for an experiment? Amy, a co ty masz za eksperyment? What I got is to share my expectation. Co mi przychodzi, to mój eksperyment to jest, żeby dzielić się swoimi oczekiwaniami, mówić o swoich oczekiwaniach. You go to the supermarket and you shake the cashier's hand. And yeah. I'm expecting you to be nice to me. Możesz podejść do kasjerki w sklepie, przywitać się z nią, podać jej dłoń i powiedzieć: oczekuję, yeah, że będzie pani dzisiaj dla mnie miła. So just to give you an idea of, if you're going to do it, just do it really. Yeah, like the, all the way. Yeah. I cała idea za tym jest, żeby naprawdę to zrobić, żeby nie myśleć o tym, tylko żeby naprawdę zacząć robić te eksperymenty. And then the second part of your experiment, it could be, but what I really want from you is. I drugą częścią twojego eksperymentu mogłoby być. With you is. Yeah. Co naprawdę chce z tobą jest. So it's so, if you do the experiment with expectations. Jeżeli zrobicie, będziecie robić eksperymenty odnośnie oczekiwań. You'll find that each expectation is like putting a blanket between you and somebody else. It's like a holding up a blanket, cloth. Zaczniecie odkrywać, że każde oczekiwanie, które macie odnośnie drugiej osoby, jest jak zasłona, jak kurtyna, czy jak koc, tak, który zasłania was od tej osoby. How's our relating going? No. I expect you to take the blanket down. Tak, ja mam oczekiwanie, że ściągniecie to. I expect you to accept the blanket. Oczekuję, że zaakceptujesz koc. So how's pretty soon you will see an expectation is like this. Zobaczycie prędzej czy później właśnie, że nasze oczekiwania tak właśnie działają w naszych relacjach. It covers up the world. Zasłaniają świat. Every single expectation you have covers up the world. It blocks the world. Oczekiwania, które mamy, zasłaniają nam świat. So your experiment would be to go for 5 minutes with no expectations. To twój eksperyment by był na przykład, że idziesz, że przez 5 minut nie masz oczekiwania w relacji z drugą osobą. Can you make it 5 minutes with no expectations? Czy możesz to zrobić 5 minut bez oczekiwania z drugą osobą? No, I bet you. Okay, try 2 minutes. Okay, really? Just 2 minuty. But because you start looking at your expectations and you have had expectations for a long time about a lot of things. Zaczynasz patrzeć na swoje oczekiwania i odkrywasz, jak bardzo wiele masz tych oczekiwań przez nagromadzonych przez długi, długi czas. Each expectation is a wall between you and reality. Każde oczekiwanie jest ścianą pomiędzy tobą a rzeczywistością. And intimacy only happens in reality. A intymność, bliskość zadziewa się tylko w rzeczywistości. So, like Bandito on the couch. What's her name? Naomi, I think. Naomi Bandito na kanapie. Yeah. So, I mean, one of your experiments could be to commit for 5 minutes. I jednym z swoich eksperymentów mogłoby być, żeby się skutować, zaangażować przez 5 minut. Yeah, sorry. I'm going to commit 100% for 5 minutes. Zaangażuję się na 100% przez 5 minut. Can you already feel the fear behind that? The fear of it, yeah. Czy możesz czuć strach odnośnie tego już? What is that fear about? I o czym jest ten strach? Not hiding, being in relation, yeah. Mój strach jest od niechowania się. What happens if you're not hiding? What happens if you're not hiding? Co się stanie, jeżeli nie będziesz się chować? I don't know really. Nie wiem. And that's like... Yes.
To powoduje ten czucie strachu, bo nie That's wiem. The truth. To jest That prawda. Is the reason to do experiments. I to jest ten powód, żeby robić te eksperymenty. Notice we did not say commit 100% forever. Zauważcie, że nie powiedzieliśmy zaangażujcie się na 100% na zawsze. That would be absurd. To by było absurdem. But you can define your experiments to fit what you need to learn right now. So you can actually do the experiment for 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Ale możecie właśnie zdefiniować te wasze eksperymenty, żeby były dla was wykonalne. For example, an experiment for you, Eva. Na przykład Ewa, dla ciebie eksperyment. Is to meet up with Kahol and it's an experiment time. Żeby spotkać się ze mną. For five minutes. Where you do not manage yourself. Przez 5 minut, w którym ty nie zarządzasz sobą. You have this inner manager in yourself. Masz wewnętrzną menadżerkę w sobie. If I say this, what is he thinking? What am I thinking? Does it really work? Is it, how is it going to go? Like all these, in this, trying to manage what will come out of you. Tak, to zarządzanie i tego, co w sobie mam, tak, co w sobie mam, co ze mnie wyjdzie, jak najlepiej to powiedzieć, jak on to odbierze. And you just ask out, and if he needs, he just makes a black hole where, you know, anything goes. Możesz poprosić, żebym zrobił ci czarną dziurę i... Maybe the first 2 minutes is crap, you know, it's child, it's all these things that you've been keeping in yourself. I może przez kilka pierwszych minut to będzie jakieś gówno. Może to wyjść rzeczy z dziecka, cokolwiek, bez sensu. But knowing you a little bit, the three other minute will be wonderful. I znając się już trochę, wiem, że przez następne kilka minut po prostu będzie wspaniałe. You just do it over and over and over again to have an experience of who are you when you're not managing yourself. I ten eksperyment dla ciebie jest po to, żebyś zobaczyła, kim jesteś, kiedy nie starasz się ciągle sobą zarządzać. So for Christina and Aga and Adam and Michal and maybe Pavel, there's a thing that Anne Chloe mentioned called Rage Club. I dla wielu z was tutaj jest ta co by było... To, co Anne Chloe wspomniała, Rage Club. And that one of the things that you learn in Rage Club. Jedną z rzeczy, którą uczymy się na warsztacie z gniewu, is to calibrate your feelings detector. Jest kalibracja naszego detektora uczuć. It's inner navigating your feelings detector. To jest detektor wewnętrznego nawigowania naszych uczuć. So, like Christina, I think. You're really afraid of your anger, so you put it completely away. No, na przykład Krystyna jest bardzo obawiasz się swojego gniewu, więc odłożyłaś go zupełnie na bok. Well, in Rage Club, you start learning, oh yeah, I can be 10% angry, 20%, 30% angry, and I will be okay, and they will be okay, and then you can have some life come back through your anger. I na przykład, Krystyna, na warsztacie gniewu możesz zobaczyć, że możesz czuć 10, 15, 20% gniewu i wciąż być okej i pozwolić sobie, żeby więcej życia do ciebie przyszło. You let the anger get bigger. Pozwolić sobie, żeby było więcej gniewu w tobie. With Aga and Adam, you learn to that your anger, that you can... Access your anger before it is so big. Before it is so big, you can already use it, so you can let your anger come down and use it. I Aga i Adam, możecie na przykład na warsztatach gniewu uczyć się tego, jak używać gniewu, zanim urośnie bardzo, bardzo wysoko. There's this experiment in Rage Club. It's called 333.
Jest ten eksperyment na w klubie gniewu, który nazywa się 333. Which means you do 3 minutes of anger in your bed all by yourself. Robisz gniew przez 3 minuty na łóżku. Sam na łóżku przez 3 minuty. 3 times a week. 3 razy w tygodniu. For 3 months. Przez 3 miesiące. So what happens is you own your anger. Like you learn how, say that one first. You own your anger. Co się dzieje przez te praktyki? Jesteś posiadaczem, stajesz się posiadaczem swojego gniewu. Tak. Which means, like, you imagine trying to talk to somebody and they don't know what they want. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z ludźmi, którzy w ogóle nie wiedzą, czego chcą. And they cannot make a decision. I nie mogą podjąć żadnej decyzji. And they cannot make a boundary. Nie potrafią postawić granicy. And they can't, like, there's this, how would that be to talk to them? Jak by to było dla ciebie rozmawiać z taką osobą? How would that be for them? For jak you? By to było dla siebie? How would it be for you to try to talk to somebody who can't say stop or no? Jak to jest rozmawiać z taką osobą, która nie potrafi powiedzieć nie, ani nie potrafi powiedzieć stop? It turns out to be horrible. I okazuje się, że to jest naprawdę straszne. Because you have to guess all the time. Musisz cały czas zgadywać. And then you get it wrong most of the time. I często po prostu mylisz się, nie zgadujesz. And they hate you all the time, but they can't tell you because they can't be angry. I oni cię nienawidzą, bo ty nie możesz czuć gniewu. And this is what it's like for most of your friends. I to jest właśnie, jak jest dla większości naszych przyjaciół, dla waszych. You can learn to break the rules. You can learn to get a new skill called conscious anger. I możesz nauczyć się nowej umiejętności, która nazywa się świadomy gniew. And then you could go to somebody who looks completely shut down or completely about ready to explode and say, what percentage anger are you feeling right now? I możesz podejść do osoby, która jest totalnie wyłączona albo totalnie taka napompowana, i podejść do niej i zapytać się, w jakim procencie teraz czujesz swój gniew? And Christina would say, oh, I'm not angry. A Krystyna powie, o, ja w ogóle się nie złoszczę. But she really is. Ale tak naprawdę ona jest bardzo zła. So Christina, tell us 3 things that you're actually angry about. Krystyna, czy możesz nam powiedzieć teraz 3 rzeczy, na które jesteś naprawdę zła? No właśnie jestem zła na to, że nie mogę właśnie powiedzieć nie. Tak, zdecydowanie. I'm angry because I cannot say no. Jestem zła, że cały czas wiem, co mam dalej robić, ale czuję dużo. Jestem zła na siebie, ale czuję strach i tego nie robię. I'm angry at myself because I know what to do, but I feel fear and I don't do it. Okay, wait. I forgot to add one rule. Zapomniałem dodać jedną ważną zasadę. You have to tell us 3 things that you're angry about, not about yourself. Powiedz nam 3 rzeczy, na które jesteś zła, ale nie na siebie. About somebody else or something. Albo na coś. If you're angry at yourself, it's called gremlin self-cannibalism. Gremlin self-cannibalism. Jeżeli jesteś zła na siebie, to się nazywa gremlinowy samokanibalizm. It's a bad way. Gremlinowy samokanibalizm, taki samodarz, zjadanie siebie. To jest a bad way to die. To jest bardzo zły sposób na umieranie. Eat yourself to death.
Zjadasz się na śmierć. It's a bad way to die. Bardzo zły sposób, żeby... Tell us three things you're angry about somebody else. Powiedz nam trzy rzeczy, na kogo jesteś zła, albo na co jesteś zła. See, Aga over there, she's cooking. She already knows 10 things she's angry about other people. Aga już się tam gotuje, ona ma 10 rzeczy, na które jest zła. Unbelievable. Unbelievable. Wiarygodne. Think of politicians. Come on. Think of your politicy. What about your neighbor? Think about your father. Mój ojciec, sąsiedzi. Jestem zła właśnie, że mój ojciec nie umie mnie bronić, nigdy mnie nie bronił i ja teraz jakby naśladuję jego, to, że on zawsze w sobie gniew ten przytłaczał i ja teraz to naśladuję, jestem na niego zła, że wzięła u niego, od niego to i nie umiem inaczej. I'm angry at my father that he was not defending himself, and I like copy his way dealing with anger. You're still doing it about yourself. Wciąż robisz to o sobie. About yourself. You're copying him. Wciąż kopiujesz go teraz. All right, so Christina, you have experiment. Like every day, write down 10 things about you're angry about other people. Twój eksperyment, Krystyna, dla ciebie jest teraz napisz 10 rzeczy codziennie, na które jesteś zła, na ludzi, na rzeczy. Then go tell them. A potem idź im i to powiedz. Powiedz, na co jesteś, za co jesteś zła, na co jesteś zła. Thank you. Will you do it? Czy to zrobisz? Tak, yes. Yes. And Aga, use your anger. What 10 things? Well, 3 things each day that your anger would change. Yes, you. What would your anger? What would you change with your anger? Aga, 3 rzeczy, które dzięki twojemu gniewu mogłabyś zmienić. Myślę, że mogłabym więcej doprowadzić rzeczy do końca, nie wypalać się tak szybko na pojedynczych sytuacjach. I could finish more things or lead them to completion and not allow myself to be exhausted. Yes. And Viola and Marta, you get these little papers, you know, these little stick-on papers, and you write on the paper the boundary that you're making. Napiszcie na kartkach, na takich naklejkach, które możecie tutaj przykleić, granice, które stawiacie. Boundary that you forgot to make, that you're making now. Granice, o których zapomnieliście, postawić, a które stawiacie teraz. And the people come up and they read the sticker on your shirt and they tell you, they read it to you. They just go, what's with this boundary? I ludzie, którzy będą, z którymi będziecie w interakcji, będą czytać to i będą zadawać wam pytanie, o co tu chodzi. And then you tell them, wait, I for you there's a different boundary. Kiedy się cofniesz, zmienić naklejkę i powiesz, okej, ale dla ciebie jest inna granica. You just keep changing this and it will really help you develop your skill. I róbcie, zmieniajcie te granice, eksperymentujcie, to naprawdę pozwoli wam nauczyć się tych nowych umiejętności. I mean, it could be that for a lot of us, the first experiment is to say no. I dla wielu z nas tym pierwszym eksperymentem może być mówienie nie. So this is what Clinton is talking about, you know, a boundary, learn to say no, learn to say what you're angry about. To jest to, co Clinton właśnie mówi, powiedzieć stop, powiedzieć nie, postawić granice.
And then the fear is that it might feel empty. It's like, who am I going to talk to? If you say, strach może być o tym, że to może czuć, możecie czuć, że to jest puste, że do kogo ja to skieruję, z kim ja będę o tym rozmawiać. But if you do it as an experiment, then you're making space for you, like for what you want. Jeżeli zrobisz ten eksperyment, robisz przestrzeń dla tego, jeżeli będziecie traktować to jako eksperyment, będziecie to traktować... Can you repeat, sorry. Yeah, it's you're making space for you, for your experiments, for what you robicie, want. Tym samym robicie przestrzeń dla tego, co wy naprawdę chcecie. And it's not, like Clinton said, it's not like, no, 100%, forever. It's not like that. To nie jest w ten sposób, że ze stuprocentową intensywnością gniewu mówicie nie i że to jest na zawsze. So when you make space for you to say no, then you make space for you to say yes. It by making space for you to say no, you make space for you to say yes. Jeżeli stworzycie dla siebie przestrzeń, żeby powiedzieć nie, wtedy możecie naprawdę stworzyć przestrzeń, żeby powiedzieć tak. And so it could be no, don't speak for 1 minute. Na przykład może być nie mów teraz przez minutę. No, I don't want to hear you complaining about your job. Nie, ja nie chcę, żebyś słyszeć ciebie narzekającego o twojej pracy. But yes, I want to hear what do you really want to do with your life. Ale możesz I wtedy możesz powiedzieć tak, ale ja chcę słuchać tego, co chcesz zrobić ze swoim życiem. So it's, yeah. Karol, did you come up with some experiments for yourself? Karol, czy masz jakieś eksperymenty dla siebie? No, I was listening. Okay. Nie, ja słuchałem. Anna, what kind of experiments did you come up with? Anna, jaki ty masz? Hanna. So. Jaki ty masz eksperyment dla siebie? Mój eksperyment dotyczy tego, żeby być, żeby powiedzieć o tym, że nie wiem, co chcę powiedzieć. My experiment is about saying that I don't know what to say. Well, when you do that experiment, I encourage you to start saying instead to say, I feel afraid because. Mm-hmm. Zamiast tego mogłabyś też zacząć swój eksperyment, czuję strach, ponieważ. And Karol, that might be great for you also. Karol, dla ciebie też to mógłby być eksperyment. And so, Kama, if you do it now, if you do that now, what would you say? I feel afraid of. What would you say now? Kama, jakbyś mogła teraz spróbować i powiedzieć, czuję strach, że co byś powiedziała? Co by się pojawiło? Czuję strach przed tym, żeby w ogóle coś więcej powiedzieć niż o tym, że czuję strach. Czuję strach, że. I feel fear to say something more than I feel fear. Że nie wiem, co jest tam głębiej. Że mój strach dominuje wszystko, co jest gdzieś dalej. That my fear is dominating everything what is deeper, what is further. Yep, but it's really what I'm saying is it's very useful to be specific, to say exactly what you're afraid about. I o co chodzi, to ta praktyka jest, żeby mówić, żeby być specyficznym? Nie, żeby być dokładnym. Dokładnym. Mm-hmm. Odnośnie tego, co czuję. Janusz, this would be a great experiment for you too. Mm-hmm. Exactly what you're afraid of. Janusz, to też by było dla ciebie bardzo dobry eksperyment, żeby mówić dokładnie, co czujesz. But Janusz, also in this experiment of this shifting from
patriarchal sex to archaical sex or archon sex. Dla ciebie to w kontekście tego szyfrowania? Zmieniania z patriarchalnego seksu na seks archetypowy. Is for you, you could become a space holder for your partner to be also very specific about what she wants. I dla ciebie jest też o tym, żeby być space holderem, dlatego, żeby twoja partnerka była dokładna czy szczegółowa odnośnie tego, co ona chce. Without trying to negotiate, without trying to change her mind through your talking. Bez próby negocjowania z nią, czy zmiany. Tak, zmiany tego, co ona może chcieć. Then it's not safe. Mm-hmm. Wtedy nie jest to bezpieczne. And you don't move. You don't move until she says move. This. Yeah, until. Ty się nie ruszasz, dopóki ona nie powie dokładnie tego, czego chce. So, Kama, can you be more specific? Can you just tell us one fear? And Karol, I'm going to ask you the same thing after Kama, okay? Kama i Karol, czy możecie powiedzieć szczegółowo, o czym jest wasz strach? Mój strach jest o tym, jaka jestem, kiedy spotykam się z osobami, które mnie nie znają i boję się oceny, boję się oceny, oczekiwania, boję się bycia sprawdzaną. Wyobrażam sobie od razu, że jestem sprawdzana. My fear is about being judged by others, and there's this fear of being checked out or like tested by others. So it's the fear of others. So that's very useful information for you. To jest bardzo ważna informacja dla ciebie. Much more useful than the general fear. Dużo bardziej użyteczna niż to ogólne, o czym mówiłaś wcześniej. And then the experiment is you say, I will talk to you for this hour, but in this entire hour, you do not get to judge me at all. I na przykład twój eksperyment mógłby być, że z osobą rozmawiasz przez godzinę i ta osoba, umawiasz się z tą osobą, że ona przez godzinę nie ma prawa w żaden sposób cię ocenić. Nie ocenia cię. And you don't start talking until they give you an answer. Till they agree. I nie zaczynasz mówić, dopóki oni nie dadzą ci odpowiedzi dopóki się nie zgodzą na twoją propozycję, że nie będą cię oceniać. So, if they don't agree, you say, then I'll go talk to somebody else. Jeżeli się nie zgodzą, wtedy możesz powiedzieć, że okej, dobra, to ja idę rozmawiać z kimś innym. Kama, I think you've never been in a space like that before. Kama, myślę, że nie byłaś wcześniej w takiej przestrzeni, którą proponuje twój eksperyment dla ciebie. And there's your experiment. Yeah, you can make that space for yourself. You can do that experiment. Stwórz tą przestrzeń dla siebie. How many people are in the possibility team from Kahol and Eva? Anybody? Can you say it in Polish, Karol? A ile osób jest z possibility teamu Karola i Ewy? Okay, so Karol, you said you're in. Yeah, I think so. He's in our team, but not in our local team in my hometown. Okay, and so for example, so Karol and Eva, you're holding space for possibility team online? Offline. Okay. I mean, so there would be a possibility of joining up together in this possibility team where you also have a chance to get new experiments of radical relating and also practice radical relating experiments. Możliwość dla nas jest, żeby stworzyć
stworzyć drużynę możliwości, która mogłaby praktykować właśnie te umiejętności. Because there's really this sense that you can't really do these radical experiments alone. It can feel lonely. To może być bardzo samotna podróż i tak naprawdę bardzo trudno jest robić te eksperymenty w pojedynkę. But to hear the stories of other people doing experiment, for me it's so, I'm inspired to keep doing my own experiments. Dla mnie słysząc, że inni robią eksperymenty i co im to daje, jest bardzo inspirujące do tego, żebym ja robiła swoje eksperymenty. Really giving each other permission. Dajemy sobie nawzajem pozwolenie. You could be a secret group of experimenters. Możemy być sekretną grupą eksperymentatorów. Empowering each other to do your next experiment. Wzmacniając się w robieniu eksperymentów wspólnie. Kavol, so could you say, like Kama did, she got specific, she said specifically what the fear was. Kavol, can you say more specifically what your fear is? Karol, yes. Właśnie, o czym jest twój strach? It's a fear of being silenced and that anger will be used against me. Strach przed byciem uciszonym? Being silent, like somebody says. Tak, uciszonym. I że gniew będzie użyty przeciwko mnie. Yeah. Because, yes, I experienced that a lot. And the other side of the coin is that I am afraid when I speak, I will use anger inappropriately to the situation. I z drugiej strony ja bardzo się obawiam, że ja będę używał gniewu nieadekwatnie do sytuacji. So those are two really excellent experiments for you to do next. Są dwa dla ciebie wspaniałe eksperymenty do zrobienia. You just go to the edge. You just go to a little bit. Right? Do krawędzi, po trochu. No matter what you do, I will not be silent. You know, for the next 5 minutes, there's nothing in the world that could silence me. Nothing. Czyli na przykład przez następne 5 minut nie pozwalasz sobie być uciszonym i przez 5 minut nie pozwalasz, żeby do tego doszło, że nic na świecie nie zatrzyma cię. The other person can talk about them, but not about you. I osoba naprzeciwko może mówić o sobie, ale nie o tobie. In my experience is that we have a distorted relationship with reality from like our survival patterns, how we've grew up with our parents, school. It gives us it's like what Cahol, you said, it's like, will I use my anger too much to silence people? I don't know. W moim doświadczeniu mamy zaburzony jakby kontakt z rzeczywistością poprzez dorastanie w szkołę rodziców. Or like, will I be judged? Like, I'm afraid of being judged. I don't know if people are judging me or not. Or what to do with it. Czy będę oceniony? Nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. And this is what I love to do in possibility teams is, okay, try it. You try the thing that's making you afraid. Co ja lubię robić w possibility managementie, to jest spróbuj coś innego. And then you have feedback from other experimenters. I wtedy dostajesz feedback od innych eksperymentatorów. To recalibrate your what we call your compass of reality. I wtedy dostajesz możliwość, żeby skalibrować ponownie swój kompas rzeczywistości. And it's like to get a real sense of, okay, what am I really doing? How is my behavior for other people? Maybe you never asked, actually. I wtedy możesz doświadczyć tego, co ja tak naprawdę, jakie jest moje zachowanie,
jakie jest moje zachowanie z innymi. Możesz zapytać się swojej drużyny możliwości. So Adam, that would be a good experiment for you, is ask people, mm-hmm. how is my behavior for you, mm-hmm. really? I Adam, to byłby dla ciebie dobry eksperyment, żeby zapytać innych ludzi, jak to jest dla nich tak naprawdę. And Aga also. Mm-hmm. And then, Adam, I keep getting this picture, Adam, of you going to a workout place and just beat the shit out of one of these things. Just beat it 100%, 120%, you know, screaming, kicking, yelling for 20 minutes just to see what it feels like. I think it's a great feeling. I dosłownie, Adam, widzę, jakim super dla ciebie by było eksperymentem, kiedy idziesz do tego miejsca, gdzie po prostu możesz napierdzielać w jakąś rzecz i iść tym gniewem 100-120% i zobaczyć i poczuć po prostu to, co czujesz. Did you ever do that? Kiedykolwiek... Yeah, I found that, but too long ago. Yes. Myślałem o tym za długo. Yes. I mean, I recommend that experience for everybody here. Polecam ten eksperyment właściwie dla wszystkich. Yeah. It is so great to cut loose and just beat the shit out of us, yelling, kicking, screaming. You won't hurt yourself and you won't hurt somebody else. And it's 100% big anger. It's just great feeling. I to jest naprawdę bardzo super, świetne, odżywcze uczucie, żeby cut loose, żeby uwolnić się i pozwolić sobie poczuć ten 100% gniew, którym nie krzywdzisz siebie, nie krzywdzisz nikogo. We did this in the women's lab in Portugal with 27 women. Zrobiliśmy to na kobiecym labie w Portugalii z 27 kobietami. And there was such a community. It was like it created this community of women who just can do this, can really do this. I to sprawiło naprawdę poczucie takiego mocnej wspólnoty, że naprawdę możemy to zrobić razem. Especially for Marta, who wears a red shirt underneath the gray shirt. We know what's really in there now. The red. Specjalnie dla Marty, która ma pod spodem coś czerwonego. Wiemy, co tam naprawdę siedzi. Yeah, let that come out. Pozwól, żeby to wyszło. You know, time goes by fast. Czas szybko mija. And there's so much to explore and to practice. Jest tyle do odkrycia, tyle do praktykowania. Because every time you practice, more of your potential becomes alive. I za każdym razem, jak praktykujecie, coraz więcej waszego potencjału ożywa. So if you asked me to tell people what you guys are experts at, jeżeli ktoś by zapytał mnie, czym jesteście ekspertami, you're experts at suppressing your own potential. Jesteście ekspertami w suppressing? Zduszaniu własnych potencjałów. You are experts at holding back your own potential. Jesteście eksperymentami w ekspertami w trzymaniu swojego potencjału. Yeah, that's how you get through school, that's how you got through your parents and your family. Okay, but tak idziemy przez szkołę, przez bycie z naszymi rodzinami, rodzicami. But that time is over. Ale ten czas już się skończył. There's a future. You have a future in front of you, and the future's asking for you. I tam jest przyszłość, i ta przyszłość jest pyta. Ta przyszłość pyta o ciebie. So, I opened up a can of tahini today. Otworzyłem puszkę tahini dzisiaj. Yeah, and it's really amazing tahini, but you can't get it unless the can is open. You have to open it with a can opener. But you cannot get it, the tahini, until the can is open. To jest naprawdę świetna, smaczna tahini, ale nie możesz jej spróbować, dopóki nie otworzysz jej. So you wake up in the morning and you open, make sure your can of tahini is open.
Just go around, open your can of tahini and let the tahini come out in your day, all day long. Dajesz rano i otwierasz swoją puszkę tahini. Sprawdzasz, czy jest otwarta, czy otwierasz ją. So you know tahini, it's greasy, makes a mess. Wiecie, co to tahini? Jest tłuste, powoduje bałagan. Yeah, so just do that in your life. Zróbcie to w swoim życiu. Make a mess in your life. Zróbcie trochę bałaganu w swoim życiu. Yeah, and pretty soon it'll just the mess will leak everywhere. I po jakimś czasie ten bałagan będzie, ten wasz specyficzny bałagan będzie wypływał coraz dalej i głębiej. And then you will not be in control anymore. I wtedy przestaniecie być, przestaniecie kontrolować. Nie będziecie pod kontrolą. And the world will be a better place. I świat będzie dla was lepszy. See, you think you're making the world a better place by keeping yourself under control. I myślimy, że sprawiamy, że świat będzie lepszy, kontrolując się. How many people think that? The world will be a better place if I'm under control. You have to say it. How many people will think that? The world will be a better place if I'm under control. Carol, we need translation. Ah, I got so much into that and like, so how many, ilu z was myśli, że świat będzie lepszy, jeżeli będziecie kontrolować siebie? How many people? Okay. What if you're wrong? I co, jeżeli się mylicie? So you spent a lot of years doing the first experiment to keep yourself under control. Spędziliście wiele lat robiąc ten pierwszy eksperyment, kontrolując siebie, ucząc jak być pod kontrolą. Okay, well this is the 3rd of March 2024. Jest dzisiaj 3 marca 2024. It's the beginning of the next experiment. To jest początek nowego eksperymentu. So for the next 20 years, it's going to be out of control. I następne 20 lat jest o byciu poza kontrolą. Except for Janus. Poza Janus. Great. It's a good thing he and I are friends, you know. To jest to, że mam tu przyjaciół. You have a few minutes left. What do you need to take with you for your next experiment? Anybody? Mamy jeszcze kilka minut. Co jeszcze potrzebujecie, żeby wziąć ze sobą żeby być z waszym nowym eksperymentem? I would like to have someone to talk about my experiments and results. Chciałbym mieć kogoś, żeby mógł rozmawiać o rezultatach moich nowych eksperymentów. Somebody want to be a partner for Carol for experimenting? I want. Okay. You just have to decide who's talking when somebody says Carol. Musimy zadecydować, kto mówi, kiedy wypowiadają imię Karol. Great. Does anybody else want to be in that little team? Ktoś jeszcze chce dołączyć do tego małego teamu? Agnieszka. Ja chcę dołączyć. Kama, Viola. Ktoś jeszcze? Michał. Ktoś jeszcze? Wyrzuciło mnie, powtórzycie, o czym to jest? Czy ktoś chce dołączyć do naszego teamu? Klaryfikowania, bycia w eksperymencie i rozmawiania o rezultatach eksperymentów. Aga. Marta. Well, I'm afraid that you have too many people and it will be no space holder. So either you have to figure this out. Dobra. I mean, I said yes. I'm afraid. Be the space holder. I said yes, that we will figure out about the space holding. Yes. Okay. Viola, you were going to say something, or Aga, you were saying something? Aga, did you say something? Nie, tylko tyle, że mnie wyrzuciło, więc pytałam, o czym rozmawiacie.
Only that I get kicked out, so I was asking, what are you talking about? Okay, that makes sense to you? Yes. Okay. I didn't get it. Viola, will you say something? Were you saying something, Viola? No, they were putting their hand up to be in the team. Oh, great. Okay, good, good. Okay, anybody else need anything else on our way out? Czy potrzebujecie czegoś jeszcze, zanim zakończymy? Ja mam pytanie odnośnie tego, że jak radzić sobie ze strachem właśnie wyrażania gniewu, bo jak będę mówić do tej osoby, która jest bardzo bliska cały dzień, to, że ja jestem na tą osobę zła, to może spowodować, że po prostu nie będziemy w ogóle więcej rozmawiać i nie wiem, jak z tego wychodzić dalej. So I feel fear of expressing my anger, and the fear is that if I will keep expressing my anger to that person for the whole day, the fear is that we'll stop talking at all. So how to deal with that? Try it. Spróbuj. Try it. Yeah, you get new friends. Maybe. Będziesz miała nowych przyjaciół. This is what I was going to say, is that if you do radical relating experiments with zombies, jeżeli będziecie robić eksperymenty radykalnej relacyjności z zombies, it will be like a zombie movie, jak w filmach zombie, z zombiakami, where they notice that you are not a zombie, kiedy oni zobaczą, że ty nie jesteś zombie, and they will try to like turn you into a zombie again. Oni będą próbować wszystko, żeby sprawić, żebyś był zombiakiem. So it's not about not talking to people out there. It's not about to chodzi, that. To nie chodzi o to, żeby nie rozmawiać z ludźmi tam. But a lot of satisfying radical relating experiments is to do with people who also want to do radically relating experiments. Więc to, co jest najlepsze w radykalnej relacyjności, w eksperymentach o radykalnej relacyjności, to robić je z ludźmi, którzy też chcą. And that's why Franklin says you'll get new friends if you start doing that. You know, the people you want to be around will change. Jeśli zaczniesz robić te eksperymenty, to po prostu znajdziesz nowych przyjaciół, będziesz miał przyjaciół w ludziach, którzy też chcą tego samego. There's a bunch of people who want to do those experiments. Jest sporo tych ludzi, którzy chcą robić te nowe eksperymenty. Yeah. Yeah, you've been spending your whole life up till now, till the 3rd of March 2024, pretending that you're a zombie. Spędziłeś wiele czasu do tej pory, do 3 marca 2024, uważając, że jesteś zombie. Okay, the time is over. Ten czas już się skończył. Yeah, there's going to be a mess. There will be some chaos. Teraz będzie bałagan, będzie chaos. Welcome chaos. Witaj chaosie. And you have a whole team here of people who are at your back and to support you and hold you and be with you at your side. Masz tu cały zespół ludzi, którzy będą cię wspierać, którzy będą trzymać twoje tyły, którzy chcą ciebie żywego. Ja mam, chyba nie dokładnie zrozumiałam, chodzi o to, żeby mówić o złości, o gniewie wcale komuś, o tym, na kogo jestem zła, czy chodzi o to, żeby wyrażać gniew tej osobie, do której ja mówię właśnie. Is it about to not speaking at my anger, not at all, or to not speaking to the person to who I talk to? Now just shout at everybody. Talk to people. You just shout at everybody. Krzycz do wszystkich. Po prostu krzycz do wszystkich. Eksperymentuj z tym. Get off the cross and shout at everybody. Zejdź z krzyża i po prostu zacznij krzyczeć. To co masz do wykrzyczenia. To nie wykrzyczałaś do tej pory. See you're warming up a little bit. Christina, we can see you're sweating a little bit. This is great. Widzisz, rozgrzewasz się, Krystyna. Widzimy, że trochę się pocisz. To jest świetne. Welcome to life. Witaj w życiu. All right, we need to keep to our time commitment, so thank you very much. Okej, musimy kończyć, więc dziękujemy wam. Mam jeszcze jedną kwestię, jeśli mógłbym. Can I ask one more thing? Yes.
Chętnie złapałbym kontakt z tymi osobami, do których to mogę raportować rezultaty moich eksperymentów. Chętnie złapię jakiś kontakt, jak się złapiemy. I want to make a contact with the people that I can talk about my experiments. Yeah, so I will space hold that and I will connect everyone. Więc będę to space holdować i połączę wszystkich, którzy się zgłosili, że chcą być w teamie. Zadam też pytanie później, więc każdy będzie mógł się odezwać i jakoś się połączymy później. Super. But does that mean you're space holding an online possibility team? Yes. Just that's off. Just started. To znaczy, że będziesz space holdować possibility team online, drużyny możliwości online. A jak powiedziałam, tak właśnie od tego work talku zaczynamy drużynę możliwości. And she's been talking about it for last 2 months and I think she need that work talk to start it. Third of March 2024. It's a victory, you guys. It's a victory. Thank you very much. To jest zwycięstwo. Dziękujemy bardzo. Nice to see you again. To yes. Było super was poznać i będzie super was zobaczyć znowu. Dziękuję. Okay. Thank you. 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 Bye. Everybody. Thank you. Bye. 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 See you. Thank you. Bye.